Nie wiadomo, jaki będzie zakres techniczny prac przy naprawie uszkodzonego odcinka drogowej trasy średnicowej w Zabrzu. Wiadomo, że ruszyły już roboty, które mają potrwać aż pół roku. Będą to kolejne prace na 3-kilometrowym fragmencie trasy pofalowanym wskutek procesów chemicznych. Nie było innego rozwiązania, bo nawierzchnia narastająco wybrzusza się od czasu jej oddania, czyli od 10 lat. Nie pomogły doraźne frezowania i naprawy, a ciągle obowiązuje ograniczenie prędkości, które zmęczyło już kierowców. Prace dopiero się rozpoczęły, a już wywołują emocje u kierowców. Jest to trochę uciążliwe te remonty, tam jest ograniczenie, zaś takie wyboje. Cały czas są skocznie, całe te lata oni to wyfrezują i nadal to powraca do pierwotnego stanu. I są ograniczenia 80 i tak się podskakuje. To jest bardzo duże utrudnienie dla kierowców, wie pani, i to tutaj na DTS-ce, ale jak patrząc tutaj na całą okolicę, na Śląsku i tutaj w okolicach w aglomeracji, no wszędzie są te roboty, jest nagromadzenie. Nie wiem w ogóle, najpierw powinni w jednym miejscu zrobić, skończyć i potem rozgrzebywać drugie miejsce, a nie wszędzie rozgrzebią i jak tu jeździć. Teraz wolniej i uważniej niż zwykle. I tak przez pół roku, aż utrudnienia miną. Przez ten czas na 3-kilometrowym fragmencie trasy ruch będzie odbywał się jedną jezdnią, po jednym pasie w każdą stronę. W związku z robotami został także zamknięty dla ruchu węzeł łączący DTS z ulicą Roosevelta w Zabrzu i ulicą Sikorskiego w Gliwicach. Objazd wyznaczono ulicami Roosevelta, De Gaulle'a do Ronda Sybiraków. Prace naprawcze obu jezdni potrwają około 6 miesięcy. Budowana przez ponad 30 lat DTS Katowice-Gliwice to największa i najważniejsza obok odcinka autostrady A4 arteria drogowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obsługuje ruch lokalny, uzupełniając równoległą autostradę A4, licząca ponad 31 km średnicówka. Od węzła z trasą S86 w Katowicach do węzła z drogą numer 88 w Gliwicach w zdecydowanej większości zapewnia po 3 pasy ruchu w każdą stronę.